Jak Państwo pamiętacie, są dopłaty do węgla, są dopłaty do taryfy gazowej, a tak naprawdę mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, gdzie ciepło jest dostarczane z tak zwanej sieci, tej ochrony nie mają. 21 lutego tego roku odbyła się debata zorganizowana przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, w której uczestniczyli zarządcy nieruchomości i prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Jej efektem jest petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak czytamy w komunikacie dotyczącym powodów wystosowania petycji przez zarządców nieruchomości w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych, przez ostatnie 15 miesięcy podwyżki cen ciepła u wielu zarządców nieruchomości wzrosły nawet o 150-180%. Sytuacja ta spowodowała, że frustracja i gniew właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, a więc spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS i JST, obraca się przeciwko zarządom i zarządcom nieruchomości, w nich upatrując winnych. Domagamy się równouprawnienia. Nie może być tak, że o jednym się te rekompensaty daje, natomiast mieszkańcy zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej po prostu są jak gdyby pominięci. Pamiętajcie Państwo, że w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnych zasilanych z ciepła sieciowego w Radomiu mieszka ponad 60% mieszkańców. Kazimierz Woźniak, Robert Dębicki i Ryszard Fałek ogłosili też w czwartek, 2 marca, porozumienie stowarzyszeń. Od teraz bezpartyjni radomianie, wspólnota samorządowa i Radomianie Razem występują pod wspólnym szyldem bezpartyjnych radomian. My natomiast skupiamy ludzi, którzy są lokalnymi aktywistami, są ludźmi, którzy są naszemu miastu oddani i nie chcą należeć do żadnej partii politycznej. I pod tym wspólnym szyldem bezpartyjnych radomian chcemy działać na naszym rynku i chcemy za ponad rok wystartować w wyborach. Ryszard Fałek postanowił wrócić do działania na rzecz miasta. Zaapelował do rządu Prawa i Sprawiedliwości o pieniądze dla Polski z Unii Europejskiej. Według jego wyliczeń ponad 4 miliardy złotych powinny trafić do naszego miasta. Jest to równowartość 33 budżetów inwestycyjnych Radomia.